Ej, witajcie drodzy widzowie, Arkot 265, zapraszam was na Sevilla kontra Real Madryt w ramach La Liga Santander na dziś. To jest, są dwa mecze przypisane Sevilla kontra Real Madryt i później Real Madryt kontra Osasuna. Niezbędnego przedłużenia, przejdźmy sobie do spotkania. Właśnie, dobra, pominiemy te przywitania, wszystko wam pokażę później, tylko że na razie chcę po prostu składy zobaczycie, a to przywitanie po prostu mi się nie chce oglądać. Jak... No i co? Na musi. No i co, bramkarzu? Było tak kozaczyć przy tamtym strzale? Na dobitkę nie poradziłeś już. Dobra, trzeba to. Fak. No jaki tam było czysto w piłkę, to jest ten, no. Ja bym się kłócił. No, oni jak faulują jest dobrze, tak? No.
sędzia no w ogóle nic nie widzi. Jak oni faulują. Trecie, Rodrigo 2-0. Wybaczcie, w cały mecz taki z Bayerami obejrzycie później, ale tutaj po prostu chcę już wygrać i mieć to z głowy nagranie, więc pominąłem tam szczególne, a to, w następnym meczu już nic nie pominę, tylko że na razie pominąłem czołówkę, więc... Dawaj, ty wiem, że tak zrobisz, wiedziałem. Modric. Casemiro. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Ale Sparrow Flakes, bardzo dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam. I wystraszył się napastnika. To raczej napastnik sam się przestraszył. Moment zawahania i było po sprawie. Pechowe podanie i strata. Ładnie pomyślane. Benzema idzie do przodu. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Banega. Wychodzą do kontrataku. Aj, no szkoda teraz tej szansy na kontratak. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Karim Benzema. Dobrze, przebił się. Gol jest piłka w szóstce, brawo! Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Kto wygra ten mecz? Jedyne pytanie, jakie można by sobie jeszcze zadawać, to rozmiary tego zwycięstwa. Całej odległości nie wystarczy przyłożyć nogę. Ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Trener zadowolony, że nie będzie na kontrolę. Dobra, jeszcze go zostawimy. Casemiro podmęczony. Dobra, Casemiro jest zmęczony, więc dobra, dajmy Isco. Valverde za Modricia. Na razie takie zrobimy zmiany. Później najwyżej się będziemy zmienić Bale'em. Byśmy mieli... Dobra. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu sposób. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Miejmy się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Ech, nie poszło to tak, jak mi sobie życzył. Strata. Jak oni faulują, to nikt nie gwizdże. Jak my faulujemy, wszyscy gwizdże. A my sędziowie, to co za... Zupełnie jak w prawdziwym meczu w normalnie ten. Co to za ryzyko? Praktycznie. Nie no, ej ty. Tym razem piłka pewnie łatwo wykluczona, ale poprzednia interwencja to był pokaz.
bardzo trudny do obrony strzał, ale instynktowna reakcja naprawdę mogła się podobać. Luke de Jong. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Real Madrid oddaje piłkę. Co za interwencja. Karim Benzema. Jest coraz bliżej bramki. Strzał na bramkę. Słupek. Jak nie słupek, to kurde bramkarz jest dobry, że no. Ustawiam, to jest zaczarowana. Na szczęście udało się 3 razy strzelić. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika. Przejął piłkę. Niestety strata piłki. No już blisko pole karne. Dobrze, biega na wolne pole. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości nawet nie miał nic do powiedzenia. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Dobra, dajmy Benzemie jeszcze pograć przez tą pierwszą połowę, chociaż... I piłkę przyjmują rywale. Damy sobie hat-tricka? Dawaj. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Kapitalna interwencja w porę, przeciął do podania. Świetna akcja w obronie. Dobra, nie ma co. Bel. Trzeba go zmienić, więc dobra. Nie będzie hat-tricka, ale... No najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę. 4 do 0 po pierwszym 40. Mam nadzieję, że druga połowa, która właśnie się rozpoczęła, nie będzie tak jednostronna jak pierwsza. Eden Hazard! Rewelacyjna interwencja bramkarza. Co za obrona! No, co? Przywilej korzyści dla Realu, oni atakują, zobaczymy co z tym zrobią. Decyduje się na strzał. Zatrzymany atak. Spójrzmy, atak Sevilli. Za wysoki bramkarz odpala zagrożenie. Mecz zostanie wznowiony od autu przez Sevillę. Ocampos wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Dobrze, skuteczny bramkarz. Gareth Bale. Ciągle przy piłce Bale. Ach, szkoda, strata. Mają sporo miejsca. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Zawodnik Sevilli rozpocznie od rzutu z autu. Dobrze zagrał. Joan Jordan. No,
nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Blisko pole karne może strzelać. Out. Real Madrid wznowi grę. Eden Hazard. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Eden Hazard! Roni Lopez. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. I będziemy mieli teraz zmianę w Sewilli. Ocampos. Jean Jotam. Może dośrodkować. Co teraz myśli? Pospieszył się z tym wyjściem. Spalony. Federico Valverde. Aj, teraz strata. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy będzie dośrodkowywał. Zablokowane to podanie. Piłka odbita od rywala. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Pół godziny. Nie strzeli. Dobrze prowadzi piłkę. Centra w pole karne. No i wysoko, ponad poprzeczką. Teraz atakuje. Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. Mają piłkę. Ładnie ruszył Bale. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Dobre, skuteczne podanie. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Mają teraz szansę na kontratak. Eden Hazard. Przyjmij piłkę. Sevilla ruszyła skrzypem. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Odłączają się inni zawodnicy. Okazja do dyskutowania. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego, ale nic z tego. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Vázquez. Dobrze, zdecydowanie w ataku zwija. Prostopadłe zagranie od Anek. Ach, nie ma gola. Vázquez. Suso. Franco Vázquez. Nie bronił ten kurtuła. Goście kompletnie zdeklasowali przeciwnika, prawda Jacku? Wydaje mi się, że nawet kibice gospodarzy nie wierzą w zmianę. Dobrze antycypował, ten pięknie go dostrzegł. Gareth Bale. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Isco musi to trafić. Fantastycznie! Pokazuje, że warto na niego stawiać. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd.
dzisiaj aż tak to widoczna. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika. No znowu tu trzeba będzie czekać do ostatniej kolejki, żeby być pierwszy. Ciągle przy piłce Bale. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. Do ostatniej kolejki, żeby ten być liderem. Jeszcze trochę zostało, ale chyba możemy już pochwalić za ten mecz. Dzisiaj Real daje lekcję futbolu, mówiąc: uczcie się chłopaki, może kiedyś zagramy wyrównany mecz. Mają wizję i środki jej realizacji. Co są? Broni nie wypuszcza piłki z rąk. Fernando. Torres. Vázquez. Suso. Tak. Suso. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. Świetnie. Prostopadle podał Bale. Nie będzie bramki, jest spalony. Jaki spalony? Zastanówmy się, pokaż. Przypominam się Filipo Izagi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonego. Taki kurde diametralny spalony, od kiedy jedna noga to jest linia spalonego. Będzie chyba podawał. Tak, podawał. Niech ma postrach. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Ever Banega. Kapitalna interwencja. Porę przeciął do podania. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Ale szpek piłka odbije wprost przeciwnika. Ciężko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Spójrzmy, zmiana w składzie drużyny Sevilli. Eden Hazard. Federico Valverde. Teraz nie będziemy. Właśnie, tam powinien być karny. Chyba. Moim zdaniem tam powinien być karny. Sergio Gomez. Real traci teraz piłkę. Real przy piłce. Drybluje w stronę bramki. Fu. Bramka, tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowi... Ale jak, czemu nie gwizdał końcówki? Ja, dobra, 5-1, wygrywamy, no trudno. Jak to mówią, do usłyszenia, trzymajcie się, Argo 265 tele na to spotkanie, zaraz słyszymy się w następnym z Osasuną, trzymajcie się, Argo 265. No i cześć.